Angielska wymowa potrafi czasami być naprawdę problematyczna. Ze swoją nieprzewidywalnością naprawdę może narobić sporo problemów, sporo trudności każdemu, kto chce nauczyć się języka angielskiego. Oczywiście są pewne reguły, na przykład najczęściej CH wymawiamy jak K, na przykład character, czyli charakter, albo charisma, czyli charyzma. Albo jak te CH stoi w środku wyrazu, na przykład technology, czyli technologia. Jest kilka takich zasad, ale generalnie, gdy uczymy się jakiegoś angielskiego słowa, to oprócz znaczenia tego słowa musimy nauczyć się także wymowy tego słowa. A co za tym idzie? Bardzo łatwo popełnić błąd, jeśli chodzi o wymowę tych angielskich słów. I dlatego wiele ludzi świadomie, bardziej świadomie lub mniej świadomie popełnia bardzo częste błędy właśnie związane z wymową. Usłyszą gdzieś jakąś niepoprawną formę, niepoprawny wariant tej wymowy jakiegoś popularnego słowa. Oni to powtarzają, ktoś inny słyszy. I przez to coraz więcej osób źle wymawia pewne, bardzo często spotykane angielskie słowa. Po prostu powielają ten błąd, bardzo często nie wiedząc, że źle wymawiają jakieś słowo, bo tak przecież usłyszeli, tak inni ludzie mówią. Dzisiaj pokażę Ci właśnie 20 popularnych angielskich słów, które są bardzo często źle wymawiane. Dzięki temu filmowi poznasz poprawną wymowę tych słów i dzięki temu unikniesz błędów w przyszłości. Zachęcam Cię do powtarzania tych słówek, do powtarzania po mnie, tak żeby ćwiczyć tę poprawną wymowę, żeby pozbyć się tej złej, a wdrożyć, wprowadzić tę poprawną. Zaczynajmy. Let's go! Zaczynam od popularnego słowa delete. Delete, powtórz. Zgadza się. Delete, czyli usunąć. Na przykład I accidentally deleted important email from my mailbox. Czyli niechcący usunąłem ważnego maila z mojej poczty. Delete. Kolejne słówko to receipt. Receipt. Powtórz. Zgadza się. Receipt, czyli paragon. Na przykład remember to keep your receipt. Czyli pamiętaj, żeby zachować swój paragon. Receipt. Kolejne słówko to iron. Iron. Twoja kolej. Super. Iron, czyli żelazo. Na przykład this tool is made of iron. To narzędzie jest zrobione z żelaza. Iron. Dalej mamy słówko pseudonym. Pseudonym, powtórz. Bardzo dobrze. Pseudonym, czyli pseudonim. Zwróć uwagę, że te pierwsze PS wymawiamy jako sy. W zasadzie nie czytamy tego P. Pseudonym. Na przykład she started to use a new pseudonym. Zaczęła używać nowego pseudonimu. Pseudonym. Kolejne bardzo często spotykane słówko to Q. Po prostu Q. Powtórz. Q oznacza kolejkę. Na przykład we are standing in a long queue. Staliśmy w długiej kolejce. Kolejne słówko to mayor. Mayor. Powtórz. Super. Mayor, czyli burmistrz. Na przykład the new mayor of the city was elected. Czyli nowy burmistrz miasta został wybrany. Mayor. Kolejne słówko, które można bardzo często usłyszeć, jakieś źle wymawiane, to słówko vehicle. Vehicle. Powtórz. Znakomicie. Vehicle, czyli pojazd. Na przykład you need a reliable vehicle to go for a long trip. Czyli musisz mieć taki niezawodny pojazd, żeby wyruszyć długą podróż. Vehicle. Kolejne słowo, również bardzo często źle wymawiane, to słówko aisle. Aisle. Powtórz. Super. Aisle. Czyli tak jak słyszysz, S nie wymawiamy. Aisle, czyli alejka. Na przykład we were walking on a beautiful aisle. Czyli spacerowaliśmy po pięknej alejce. Aisle. Kolejne ciekawe słowo to słowo niche. Niche. Powtórz.
Bardzo dobrze. Niche, czyli nisza. Na przykład, the small bakery became successful when it found its niche. Czyli mała piekarnia odniosła sukces, gdy znalazła swoją niszę. Niche. Kolejne fikuśnie wyglądające i brzmiące słowo to choir. Choir. Powtórz. Bardzo dobrze. Choir, czyli chór. Na przykład, the choir sang a beautiful song. Czyli chór zaśpiewał piękną piosenkę. Choir. Następnie mamy słówko chaos. Chaos. Powtórz. Znakomicie. Chaos, czyli oczywiście chaos. Na przykład, during the storm there was chaos in the streets. Czyli podczas burzy panował chaos na ulicy. Chaos. Następne bardzo często źle wymawiane słówko to bouquet. Bouquet, czyli bukiet. Na przykład, he gave her a bouquet of beautiful flowers. Czyli dał jej bukiet pięknych kwiatów. Bouquet. Kolejne słowo wymawiane tak nieco z francuska to ballet. Ballet, czyli balet. Na przykład, she has practiced ballet since she was 6. Czyli uprawia, trenuje balet od kiedy miała 6 lat. Ballet. Kolejne słówko, znowu troszkę z francuskiego wymawiane, to ricochet. Ricochet. Twoja koleżanka powtórzyć. Znakomicie. Ricochet, czyli rykoszet. Na przykład, watch out for the ricochet. Czyli uważaj na rykoszet. Ricochet. Kolejne słowo bardzo często jest źle wymawiane. Bardzo często słyszę ludzi, którzy niepoprawnie wymawiają to słowo. A słowo to certificate. Certificate. Powtórz. Certificate. Ta końcówka jest najważniejsza, żeby ją tak tam zakręcić i krótko przeczytać. Certificate. Na przykład, I have many certificates. Mam wiele certyfikatów. Certificate. Dalej mamy również często mylone, źle wypowiadane słowo, czyli knowledge. Knowledge. Powtórz. Bardzo dobrze. Knowledge, czyli wiedza. Na przykład, you always have to expand your knowledge. Czyli zawsze musisz rozszerzać, poszerzać swoją wiedzę. Knowledge. Następne słówko to foreign. Foreign. Powtórz. Bardzo dobrze. Foreign, czyli zagraniczny, obcy. Na przykład, it's difficult to learn a foreign language. Trudno nauczyć się obcego języka. Foreign. Następne słowo. Debt. Debt. Powtórz. Bardzo dobrze. Tak jak słyszysz, by jest nie me. Nie wypowiadamy by. Czyli mówimy debt. Na przykład, you always have to pay off your debts. Zawsze musisz spłacać długi. Debt. Następne słówko, bardzo często spotykane, to dam. Dam. Powtórz. Bardzo dobrze. Dam, czyli ostatniego B, ostatniej literki nie wymawiamy. Dam, czyli głupi. Na przykład, are you dumb? Coś ty głupi? Dam. I ostatnie słówko to debut. Debut. Powtórz. Znakomicie. Debut, czyli debut. Na przykład, she made her debut when she was 8. Zadebiutowała, gdy miała 8 lat. Debut. Ok, powtórzmy sobie te wszystkie słówka jeszcze raz. Ja będę mówił, ty powtarzasz. Lecimy. Delete. Receipt. Iron. Pseudonym. Q. Mayor, vehicle, aisle, niche, choir, chaos,
Bouquet. Ballet. Ricochet. Certificate. Knowledge. Foreign. Debt. Done. Debut. Koniecznie wracaj do tego filmiku, koniecznie regularnie ćwicz tę wymowę, tak żeby wyzbyć się tej złej wymowy, którą być może miałeś i zakorzenić sobie tę, wytrenować sobie tę poprawną wymowę. Są to słówka, które naprawdę bardzo często można usłyszeć, że są źle wymawiane. Także zachęcam do nauki, zachęcam do powtarzania tak, żebyś miał pewność, że dobrze wymawiasz te słówka. Twoje zadanie na dzisiaj to napisać w komentarzu, ile słówek przed tym filmem dobrze, poprawnie wymawiałeś. Jestem bardzo ciekawy, czy znałaś wymowę tych słówek już wcześniej. Koniecznie napisz o tym w komentarzu. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale związanych z gramatyką, z frazelami, z różnymi idiomami i nie tylko. Łapka w górę, subskrypcja. Na dzisiaj to wszystko. Cześć. I się robi taki duży. Lampę rozbiję. Zadebiutowała. No i dobra, jest jo. Aj.